większości nie różni się zawartością muzyczną. Oczywiście są trzy dodatkowe kawałki, które gdzieś tam wyciągnąłem ze swoich muzycznych archiwów, tak zwane odrzuty z sesji, bądź jakieś wersje demo. No ale jest zdecydowanie bogatsza szata graficzna, jest więcej zdjęć, jest wprowadzenie od wydawcy, jest moje takie podsumowanie z perspektywy dzisiejszych czasów tamtej płyty. Także jest to takie wydanie kolekcjonerskie, bo oprócz tego właśnie, że są te zdjęcia mogły się już gdzieś pojawić wcześniej, być może, nie pamiętam tego. Natomiast te utwory na pewno będą miały swoje absolutne premiery. Ze zmiennym szczęściem toczę się, czasami z drogi znieść.